Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Internet jest pełen tajemnic. Nawet te pozornie nieszkodliwe jego elementy potrafią skrywać pod powierzchnią normalności zupełnie nienormalne, przyprawiające o ciarki na ciele szokujące sytuacje. Są też rzeczy, których nie potrafię skategoryzować. Jedną z nich jest kult, może sekta, a może zupełnie porzucony religijny projekt o nazwie Córki Dawida. Ruch internetowy, który wydaje się być zapomnianym reliktem religijnym, kryjącym w sobie więcej pytań niż odpowiedzi. Strona Daughters of David to miejsce, które na pierwszy rzut oka wydaje się być zaledwie kolejną chrześcijańską witryną, wciąż istniejącą, lecz prace nad nią są ewidentnie zakończone, mimo nieszczerego napisu na kopercie Coming Soon. W końcu strona liczy już sobie kilkanaście dobrych lat. Jedynym elementem, który dostępny jest do kliknięcia w przeglądarce po odpaleniu tej strony, jest klucz. Ten przenosi nas na sekretną stronę, która według opisu, po wyborze gniazda lub koca, ma ukazać nam prawdę na temat wiary i wiedzy o świecie. Wybór jest nasz, a to, gdzie nasze serce będzie czuło się wygodniej, ma predeterminować naszą przyszłość. Od razu dało się wyczuć religijne powiązanie strony. Po wyborze jednego z dwóch odnośników zostajemy przeniesieni do niedziałających już podstron z formularzem zakładania konta. Wayback Machine daje świetny podgląd tego, jak owe strony wyglądały, jednakże nawet w czasie, w którym ta strona funkcjonowała poprawnie, nie było szansy, by założyć tam konto. I to w zasadzie tyle. Więcej informacji na temat córek Dawida nie byłem w stanie znaleźć nigdzie w internecie. Zupełnie tak, jakby nikt o nich nigdy nie słyszał. Nie ma się co dziwić, w końcu córki Dawida to mała grupa religijna, potencjalnie już dawno nieistniejąca. Zagadkowość tego tematu jednak nie pozwoliła mi odpuścić. Postanowiłem więc kopać. Dotarłem do jednego, teoretycznie powiązanego już z nieaktywną stroną internetową bloga na Blogspocie, opowiadającego właśnie o córkach Dawida. Tutaj jednak Daughters of David wydaje się być chrześcijańskim ministerstwem tanecznym, które wykorzystuje taniec jako formę uwielbienia i duchowej ekspresji. Strona zawiera informacje o harmonogramie prób, występach oraz sesjach biblijnych, zupełnie jakby byli odłamem kościoła. Co więcej, organizacja koncentruje się na angażowaniu głównie młodych dziewcząt w działania religijne poprzez wcześniej wspomnianą naukę choreografii i taniec prezentowany podczas nabożeństw czy innych ważnych wydarzeń. Bliższe przyjrzenie się historii tej strony oraz praktykom, które promuje, odsłania bardziej złożony obraz. Daughters of David, poza byciem miejscem duchowego rozwoju i integracji młodych dziewcząt, ma również pewne cechy, które budzą kontrowersje i pytania o to, czy jest to rzeczywiście niewinna grupa religijna, czy też może element bardziej niepokojącego zjawiska kulturowego. Istnieje więc kilka potencjalnych obszarów do zrozumienia. Najważniejsze jest zrozumienie, jak działa struktura organizacyjna, kim są osoby zarządzające grupą, jakie mają kwalifikacje i jakie są ich motywacje, skąd organizacja w ogóle czerpie fundusze na swój rozwój i czy rodzice mają jakąkolwiek świadomość działań swoich dzieci w ramach tej grupy. Być może to właśnie rodzice są w to też zamieszani. Nie wiemy nawet, jakie są nauczane wartości i przekonania wewnątrz grupy. Czy są one zgodne z powszechnymi akceptowalnymi interpretacjami religijnymi, czy też zawierają elementy kontrowersyjne? W tym materiale postaram się odpowiedzieć na te pytania. Na stronie na Blogspocie można wyczytać, że córka Dawida to ta, która przygotowała się do bycia czcicielką.
Jest to osoba, która poświęciła czas i energię, aby przygotować się w umyśle i w ciele wraz ze swoimi siostrami, aby odzwierciedlać chwałę swojego niebiańskiego króla poprzez święty taniec, który stara się wywyższyć Pana ponad wszystko. Działalność Daughters of David rozpoczęła się w październiku 2007 roku, kiedy to Pan powołał do życia młodą kobietę, która miała wizję, gdzie zobaczyła dziewczęta chwalące Boga poprzez taniec. Powołana do życia kobieta wraz z jej dwiema córkami oraz Sarą, potencjalną samozwańczą liderką grupy, utworzyły pierwszy zespół taneczny o nazwie Daughters of David, rekrutując w swoje szeregi młode dziewczyny. Stworzenie takiego bezpiecznego miejsca dla dziewcząt, gdzie mogłyby rozwijać swoje talenty, chcąc przekazać chrześcijańskie wartości przez taniec, modlitwę czy wspólne studiowanie Biblii w kontekście duchowego oddania Bogu, było owszem ambitnym planem, lecz trudnym do wykonania. Daughters of David działały w strukturze, która na pierwszy rzut oka wydaje się być prosta i zorganizowana. Dziewczęta są dzielone na grupy wiekowe oraz według poziomu zaawansowania w tańcu. Każda grupa miała swoje własne harmonogramy ćwiczeń, spotkań modlitewnych oraz studiów biblijnych, które odbywały się regularnie, a uczestnictwo było ściśle monitorowane. Jednakże już na tym etapie pojawiały się pewne sygnały alarmowe. Blog podkreśla, że każda uczestniczka musiała przestrzegać rygorystycznych zasad, również tych podyktowanych cytatami z Biblii, zarówno dotyczących zachowania, jak i zaangażowania w działalność grupy. Regularne spóźnienia, nieprzestrzeganie zasad czy brak odpowiedniego zaangażowania w ćwiczenia są traktowane bardzo poważnie, co może prowadzić do wykluczenia z grupy. Wymaganiami do tego, by być córką Dawida, były m.in. wiara w to, że sam Chrystus chce zbawienia kandydatki, publiczne wyznanie wiary poprzez chrzest, bycie uległą wobec Boga i wyznaczonych przez Niego władz, nawykowe modlitwy, czysty umysł i serce, a także postawa bycia sługą, dobre świadectwo publiczne czy postawa uwielbienia i czci Bożej. Interpretacja zasad przez założycielkę Sara wydaje się być wyjątkowo restrykcyjna. Idea całkowitego oddania się Bogu jest zgodna z wieloma chrześcijańskimi doktrynami, jednakże sposób, w jaki to oddanie jest egzekwowane, budzi pytania. Sara i inni liderzy zdają się wykorzystywać taniec nie tylko jako formę ekspresji religijnej, ale także jako narzędzie kontroli i indoktrynacji. Dziewczęta są zachęcane do całkowitego zerwania z zewnętrznymi wpływami, które mogą kolidować z ich zaangażowaniem w grupie, co może też prowadzić do izolacji od rodziny i przyjaciół, którzy nie są częścią takiego ruchu. Taka izolacja jest często jednym z kluczowych elementów funkcjonowania sekt, co rodzi obawy o prawdziwy charakter Daughters of David. Sara, jak wynika z jej własnych wpisów, odgrywa w życiu swoich podopiecznych rolę niemalże absolutnego autorytetu, wymagając od nich nie tylko pełnego zaangażowania, ale także podporządkowania się takiej stałej wizji duchowej. Dodatkowo w niektórych miejscach na blogu pojawiły się prośby o wsparcie finansowe. Brak jest jednak jasnych informacji na temat tego, w jaki sposób te fundusze są zarządzane i na co są przeznaczane. Wszystko wskazuje na to, że córki Dawida miały być kultem ukrywającym się za maską religijności. Autorytarny lider, izolacja, indoktrynacja czy zasady i kary tylko to potwierdzają. W momencie, w którym miałem już powoli kończyć ten materiał, znalazłem pewien mały kanał na YouTube, liczący ledwie 200 subskrypcji, a film nagrany przez autora wygenerował ledwie 600 odtworzeń. Tytuł brzmiał: Internetowy kult posiadany przez nikogo. I bardzo się zdziwiłem, gdy okazało się, że Sara nie istnieje. Autor filmu zrobił dochodzenie na temat córek Dawida i w jego trakcie okazało się, że zlokalizowanie założyciela jest kompletnie niemożliwe. W żadnym z rejestrów nie widnieje ani ślad danych założyciela domeny, a tam, gdzie można takowe odszukać, nałożona jest blokada ze względów prywatności. Kolejną rzeczą, która potwierdza istnienie pewnego kultu, jest stary, odszukany screen przez autora filmu, na którym widać zakładki dostępne do sprawdzenia z czasów wcześniejszego layoutu strony. Jedną z zakładek było Outer Court, co przetłumaczyć można na dziedziniec zewnętrzny.
W wierzeniach chrześcijańskich dziedziniec był miejscem pokuty, uwielbienia i oczyszczenia w ramach przygotowań do spotkania z Bogiem, często będąc również nazywany ołtarzem ofiarnym. Nie wiadomo, do czego mogło się odnosić składanie ofiary, zwłaszcza w kontekście religijnego tańca. Daughters of David to organizacja, która na powierzchni wydaje się być prostym ruchem chrześcijańskim, skupionym na tańcu i duchowym rozwoju młodych dziewcząt. Jednakże bliższe przyjrzenie się jej strukturze, metodom działania oraz kontroli nad uczestniczkami bardziej odsłania taki mroczny obraz, który budzi pytania o prawdziwy charakter tej grupy. Daughters of David może bardziej funkcjonować jako kult niż jako tradycyjna grupa religijna, ale jakiekolwiek poszlaki są albo idealnie zatarte, albo to wszystko to tak naprawdę doszukiwanie się mroku tam, gdzie go zwyczajnie nie ma. Jedną z metod spędzania wolnego czasu w moim przypadku jest badanie współczesnych zjawisk bez wyjaśnienia. Córki Dawida stanowią niepokojący przykład grupy, która może działać na granicy akceptowalnych norm społecznych i religijnych. Prawda nie jest mi znana. Jednak nadal komuś zależy, żeby ta strona internetowa dalej była aktywna. Być może to ze względu na małą liczbę członkiń. Być może napis Coming Soon w końcu zniknie, odkrywając przed nami prawdę do tej pory ukrywaną, pod płaszczem niewinnych, religijnych inicjatyw. Czarne serce.